Cześć, siemanko! Dzisiaj pokażę wam, jak narysować twarz, a właściwie to ją odrysować. Poradnik zostanie wykonany na koledze Ignacym z kanału Kolega Ignacy. Bardzo serdecznie zapraszam na jego kanał. Link podany w opisie oraz w adnotacji, którą właśnie widzicie. Zacznijmy od umiejscowienia na środku twarzy, którą chcemy odrysować. Troszkę ją przeskalujmy. No nie wiem, załóżmy 1800. Okej, powinno być dobrze. Przejdźmy do ustawień pędzla. Rozmiar ustawiamy na 10. Zaznaczamy płynne rysowanie. Jakość 100, waga około 100. Pędzel zmieniamy na owalny. Tworzymy nową, przezroczystą warstwę. I na tej warstwie odrysowujemy wszelkie kontury. Bez podkładu prezentuje się to tak. Teraz za pomocą zaznaczania obszarowego, tak zwanej różdżki, na przezroczystej warstwie zaznaczamy obszar, który chcemy pokolorować. Zwiększę trochę progowanie i zmienię tryb na dodawanie do zaznaczenia. I jak już mówiłem, na przezroczystej warstwie zaznaczamy obszar, który chcemy pokolorować. Najpierw zabiorę się za skórę. Teraz pobieramy kolor skóry z warstwy poniżej. Wybieramy taki, który nam pasuje. Z powrotem przechodzimy na warstwę przezroczystą i wypełniamy ją kolorem. To samo robimy z pozostałymi częściami. Przestrzeń za okularami wypełnię kolorem skóry, lecz troszkę ciemniejszym. W przypadku małych obszarów, gdzie trudno zaznaczyć wszystkie piksele, stosujemy zaznaczenie powiększ o 1 piksel. Wypełniamy kolorem białym, lecz takim brudnym białym. Pobiorę jeszcze kolor włosów, zmniejszę krycie malunku, zaznaczę obszar skóry. I dorobię zarost. Zaznaczenie brak i z powrotem możemy wrócić do normalnego krycia. Teraz pozostało cieniowanie. Czyli zaznaczamy obszar o danym kolorze. Pobieramy z niego kolor. Ustawiamy ciemniejszy. Cieniujemy
do wyboru z góry albo z boku lub z dołu albo z boku. Ja tam z góry i z prawej strony. Teraz z powrotem pobieramy ten kolor, dajemy ciut jaśniejszy i cieniujemy po przeciwstawnych stronach, czyli w tym wypadku lewo i dół. To samo robimy z całą resztą. Zaznaczenie odwróć i to samo wykonam z zarostem. Zaznaczenie odwróć i kontynuuję cieniowanie skóry. Została tylko bluza. Zaznaczenie brak. Już zauważyłem błąd, bo zapomniałem wypełnić guziczków oraz oczu. Pobieramy kolor z dolnej warstwy i kolorujemy górną. OK. Zaznaczenie brak. Tło możemy już usunąć. Wchodzimy w filtry. Artystyczne, farba olejna. Ustawiamy według własnego upodobania. Ja dam 7 oraz 3. Klikamy OK. I to by było wszystko. Jeżeli poradnik Ci się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Z mojej strony to wszystko. Nie zapomnij dać łapki w górę. Trzymajcie się, siemano!